Przez niemal dwa stulecia Warszawa była ważnym ośrodkiem przemysłowym. Tu produkowano samochody, motocykle, kosmetyki, meble, piwo i tysiące innych towarów. Pozostałością po tym okresie są liczne budynki pofabryczne. Część z nich została uznana za zabytki. Gdzie one się znajdują? Co się z nimi dzieje obecnie? Ustalenie tego będzie zadaniem dla uczniów. To zarazem punkt wyjścia do refleksji nad potencjałem takich obiektów oraz ich współczesnym losem.